Witam serdecznie Państwa. Naturalną koleją rzeczy jest fakt, że wraz z wiekiem pogarsza nam się wzrok, a w elektronice coraz mniejsze są elementy. Jak tu Panie być aktywnym elektronikiem? Mamy kilka różnych produktów, które tutaj przygotowałem w moim biurze, żeby Państwu zaprezentować, jak uzbroić ludzkie oko, żeby nadal móc działać w elektronice. Mam różnego rodzaju elementy wystawione i nie tylko jakby optyczne mikroskopy trzecie rączki, ale również także kamery termowizyjne, które w dzisiejszych czasach już są nieodzownym elementem w serwisie elektroniki. To jest taki mój wstępniak, żeby Państwa poinformować, co mam rozłożone. Możecie Państwo zadać różnego rodzaju pytania, jak to przetestować, jakieś testy wykonać. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu i już Państwa oprowadzam po moim biurze. A mianowicie mam tutaj wystawione takie mikroskopy dla elektroników. Tutaj ten DM23, DM21 Axon, typowe mikroskopy do elektroniki. We wszystkich widocznych tutaj mikroskopach, które mam tutaj w moim biurze, jest ustawiona ta sama wysokość od obiektywu do obserwowanej płytki drukowanej. Andostar AD208, Axon DM23 i DM21. Oba te multimetry mają dodatkowo wbudowany multimetr i proszę zobaczyć, tutaj na bieżąco można obserwować te płytki drukowane, można pod nimi również lutować. Tam dalej za chwilę dojdę. Mam wystawiony mikroskop AD1605 podłączony do zewnętrznego monitora poprzez HDMI, a tam troszeczkę jeszcze dalej taki prosty, tani mikroskop też przez HDMI, model 201. Ale też tutaj mogę Państwu zaprezentować, wprowadziliśmy do oferty, wydawałoby się takie jakby zabawki, ale takie proste lupki, które mogą służyć do odczytywania wartości elementów elektronicznych, tanie, takie poręczne, jeszcze dodatkowo mają własne oświetlenie miejsca obserwowanego i można nimi robić zdjęcia, mają wbudowany oczywiście interfejs USB typu C i możemy na przykład wykorzystać tą zabaweczkę, co by nie mówiąc, jako podgląd kamery internetowej. Oczywiście jest też podgląd na żywo. Proszę zobaczyć, jak to się sprawdza. Ja to w moim standardowym materiale zaprezentuję. Mamy takie oto te lupki jakby cyfrowe. Trzecie rączki, to już kiedyś Państwu prezentowałem. Tutaj mam rozłożone też te kamery termowizyjne i filmy z unboxingiem kamer termowizyjnych HIK Micro już opublikowałem. Kamery Unita też już mam nagrane i dzisiaj to opublikuję. Zaraz wracamy do tych moich mikroskopów. Tutaj mam wystawione te wszystkie jakieś, no nie, to nie są wszystkie nowości, to są nowości, które udało mi się zebrać w formule to, co na biurku prezentuję, a więc zaraz to będę też nagrywał. Tutaj są takie różnego rodzaju elementy uzupełniające dla elektroników. Można powiedzieć, że to są produkty z różnych bajek, ale jakże potrzebne w codziennym życiu elektronika. Tam też również mam wystawione produkty firmy Unit, której jesteśmy dystrybutorem. To firma jest znana głównie z multimetrów cyfrowych, oscyloskopów, zasilaczy, a ja tutaj mam takie elementy jakby pomiarowe wartości środowiskowych. Tutaj jakieś cyfrowe metrówki, niwelatory, testery akumulatorów, bo ta firma ma naprawdę szeroki asortyment. Tutaj w kolejnym kącie oscyloskopy od FNIRSI, tabletowy oscyloskop, kolejne testery i multimetry, to Państwu też zaprezentuję. Z kamerami termowizyjnymi to powiedziałem. I tutaj jeszcze rzućmy okiem właśnie na te mikroskopy podłączane poprzez HDMI. To nie jest statyczny obraz, proszę zobaczyć. Ja tutaj mam możliwość operowania i tutaj jakby pod tym mikroskopem, on jest bardzo wygodny w użytkowaniu, go prywatnie też używam. Można naprawdę zrobić sobie bardzo, że tak powiem, pożyteczne stanowisko do serwisowania elektroniki, ale nie tylko. Też można jakąś mechanikę precyzyjną oglądać i mówię, w połączeniu z takim zewnętrznym monitorem, to jest 22-calowy monitor, można mieć naprawdę duży komfort pracy. Tutaj przemieszczamy się poprzez te kamery termowizyjne Unita do stanowiska, gdzie są rozłożone te HIK Micro, ale nas interesuje teraz ten mikroskop AD1605. I proszę zobaczyć, tu jest też 22-calowy monitor i też na bieżąco można wszystko jakby dokonywać tych obserwacji.
tu jest moje to stanowisko i ja ciągle z klientami też rozmawiam i w międzyczasie już też Państwu prezentowałem, wprowadziliśmy taką dosyć ciekawą kamerę, to co przerosło jakby moje oczekiwania, kamera Hikmicro Mini X, która jest autonomiczną kamerą zbudowanym akumulatorem, ma oczywiście swój obiektyw i ten obraz jest przesyłany bezprzewodowo na urządzenia z Androidem, mogą być też iOSy lub do komputera PC, gdzie jest dosyć rozbudowany program i to może być do komputera przesyłane przez Wi-Fi, jak również przez złącze USB typu C. Widzą Państwo, to jest moje stanowisko, może bylibyście Państwo zainteresowani. Mogę się chętnie podzielić z Państwem moim doświadczeniem, jak ja mam zorganizowane to stanowisko, bo alternatywnie też można na przykład zbudować sobie takie stanowisko, jak ja mam. Proszę zobaczyć, mam tutaj umieszczoną kamerę i te niektóre kamery, które mają możliwość wyjścia przez HDMI, też mogą być używane jakby do inspekcji elektroniki, powiększania. No tak jak mówię, jest taki okres w życiu, że już ten wzrok się pogarsza i tutaj mam tą kamerę. Ona wprawdzie ma swój własny wbudowany monitor. Muszę tak zauważyć, że większość takich youtuberów, którzy nagrywają takie profesjonalne odcinki, nie dzieli się z pozostałymi osobami swoim doświadczeniem. To jest jasna sprawa. Tak samo też niektórzy w komentarzach zarzucają mi fakt, że są wyświetlane reklamy. Proszę mi wierzyć, że przygotowanie takiego stanowiska to są dosyć duże nakłady pieniężne i też dlatego nie wszyscy się z tym dzielą, bo trzeba zainwestować własne pieniądze, a doświadczenie jest bezcenne. Ale ja mogę się z Państwem podzielić takimi moimi uwagami. Bardzo chętnie to zrobię. Mogę Państwu powiedzieć, jakich używam kamer, jakich używam dyktafonów do nagrywania dźwięku, ewentualnie statywów, jak mam praktycznie rozwiązane to moje stanowisko. Może Państwo coś mi podpowiedzą. Tak to wygląda. Mogę nakręcić, mówię, specjalny odcinek, gdzie to wszystko zaprezentuję. A tymczasem, jeżeli potencjalnie jesteście Państwo zainteresowani zakupem, albo nawet nie jesteście zainteresowani, ale macie jakieś ciekawe pytania, to ja bardzo chętnie to sprawdzę, bo proszę zobaczyć, naprawdę mam tego wszystkiego dużo rozłożonego i to przez ograniczony okres czasu mogę mieć na tych biurkach, bo inne rzeczy czekają w zanadrzu. A właściwie jakie, to już Państwa prowadzę do poczekalni numer 1, gdzie już stoją w boksach startowych produkty Unita. Głównie zasilacze, tutaj mam nowy taki zasilacz, który już kiedyś wspominałem o nim, ale też przeprowadzę jego jakby prezentację. Tutaj ten najbardziej praktyczny zasilacz UDP3305SE, ale też mamy ten 6000 o bardzo dobrych parametrach i zaprezentuję generatory funkcyjne. Tutaj w sumie zapomniałem, przez wielu klientów byłem pytany w telefonach, dlaczego nie ma prezentacji tego generatora. Ja nakręciłem prezentację tego generatora, ale jeszcze nie zdążyłem tego odcinku złożyć, a było to już ponad półtora roku temu. A więc tutaj te zasilacze, też ten zasilacz Zaoxina, podwójny, symetryczny. Proszę zobaczyć, jakie oferuje wysokie napięcie. W połączeniu dwóch kanałów mamy do dyspozycji ponad 400 V. Tutaj kolejna nowość Zaoxina. I też troszeczkę po macoszemu potraktowany przeze mnie właściwie produkty Hanteka. Też przygotuję w ogóle osobne pomieszczenia, gdzie będę tylko i wyłącznie prezentował produkty Hanteka i jak to się prezentuje jeszcze od tyłu te zasilacze, bo to niektórych może zaciekawi, żeby oglądać kolejne nagrania. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Tutaj są te zasilacze Unita i tu z powerbanka zasilany ten mały generator. A więc to by było jakby tyle. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego do mnie, do naszych pracowników mailowego. Chętnie Państwu pomożemy. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony gotronic.pl, gdzie mamy sklep internetowy i możecie Państwo zakupić wszystkie prezentowane przeze mnie produkty. Posiadamy również specjalizowany sklep internetowy Unitrend. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem tego producenta i w tym sklepie dostępne są tylko i wyłącznie produkty Unit. Również na stronie hantek.pl dostępne produkty znanej firmy ze sprzętem pomiarowym hantek.pl. Oscyloskop.com to jest strona specjalizowana, sklep internetowy z produktami autoryzowanego dystrybutora Siglent.
Zapraszamy również do wejścia na stronę gotronic.com, gdzie od wielu lat prowadzimy specjalistyczny, techniczny blog, gdzie wyjaśniamy zapytania od klientów. Blog ten prowadzą pracownicy firmy Gotronic i starają się Państwu odpowiadać na pytania wraz z przykładowymi zastosowaniami oraz wykonanymi na przykład zdjęciami produktów. A więc dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie.